Cześć, Marcin Piechota z tej strony. Wiem, że każdy ćwiczący facet na siłowni chciałby mieć wielką klatę, dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was materiał, w którym opowiem po kolei, jak należy klatkę piersiową trenować, aby optymalnie osiągać efekty. Zostańcie ze mną. Jeżeli chcemy budować klatkę piersiową, to oczywiście musimy być na dodatnim bilansie kalorycznym. Pomijam już te wszystkie aspekty związane z odpowiednią regeneracją. Skupmy się dzisiaj na właściwym treningu i na podejściu takim motorycznym do samego stymulowania klatki piersiowej ciężarami. Po pierwsze, i moim zdaniem najważniejsze, musimy skupić się na podstawowych ćwiczeniach. Chodzi o wyciskanie sztangi na ławeczce, wyciskanie hantli na ławeczce, pompki na poręczach, czyli dipsy oraz rozpiętki, najlepiej hantelkami. To są ćwiczenia, które sprawdzą się u każdej osoby i które wpłyną na odpowiedni rozwój klatki piersiowej. Wszystkie inne kombinacje nie będą Wam potrzebne, uwierzcie mi. Zakładam, że jesteście osobami początkującymi, skoro trafiacie na mój filmik, więc powinniście trenować systemem FBW. Oznacza to trening całego ciała na każdej sesji treningowej. Zazwyczaj trenuje się 3 razy w tygodniu, co drugi dzień. Zatem wybieracie sobie spośród tych 4 ćwiczeń, które Wam zaproponowałem, jedno ćwiczenie na klatkę piersiową i wykonujecie je w 3, 4, ewentualnie nawet i 5 seriach na jednym treningu. Czyli na przykład wybieracie sobie jedno ćwiczenie na poniedziałek, jedno na środę, jedno na piątek. Więcej stymulacji nie będzie Wam potrzebne, chyba że przechodzicie na wyższy stopień zaawansowania treningowego. Jako przykład ćwiczenia typu wyciskanie zrobię wyciskanie hantli na ławeczce skośnej w górę. Skos jest ustawiony delikatnie do góry, oczywiście siedzenie też jest podniesione, abym się nie zsuwał w dół. Jeżeli chodzi o dobór ciężaru, to zawsze zaczynamy asekuracyjnie i w miarę możliwości dopiero zwiększamy ciężar na kolejne serie, tak aby ostatnia seria była wykonana bardzo ciężko w docelowej liczbie powtórzeń. Dla mnie ćwiczenie typu wyciskanie hantli jest ćwiczeniem, gdzie operuję w zakresie powtórzeń od 8 do 12 i taką samą Wam polecam. Natomiast klatka piersiowa lubi duże ciężary, więc jeżeli na przykład będziecie wyciskać ze sztangą, schodzimy nawet do 5 powtórzeń. Ok, teraz wezmę hantle. Myślę, że dyszki dla takiego małego dziczka jak ja będą ok. Siadam sobie na ławeczkę. Popatrzcie, na razie mam małe hantle, ale gdybyście na przyszłość brali duże, to postawiacie je sobie tutaj na udach i wraz z tym, jak będziecie się kładli do tyłu, zarzucacie sobie nogami hantle na klatkę piersiową. Jak tylko przyjąłem pozycję leżącą, ściągam na maksa łopatki, wbijam barki w oparcie i tak naprawdę mam odcinek lędźwiowy uniesiony do góry, czyli jestem w takim delikatnym łuku. Staram się cały czas w trakcie wykonywania ćwiczenia trzymać łopatki mocno ściągnięte. Hantle jak najniżej, czyli ja rozciągam klatkę piersiową, pozwalam hantlom zejść, ściągnąć tak naprawdę moje ręce maksymalnie w dół. Na sztandze nie bylibyśmy w stanie zrobić czegoś takiego, więc wykorzystujemy tę możliwość na hantlach. Pozycja zablokowana, nogi mocno wbite w podłogę, nabieram mocno powietrze i wraz z wydechem dosyć szybko wyciskam, a wolniej opuszczam, robiąc wdech. Szybko góra, wydech. Wdech na dół. W trakcie wyciskania staram się trzymać przedramiona cały czas w pozycji prostopadłej do podłogi i zawsze wykonuję prawie pełny ruch do góry i maksymalnie nisko w dół. Czyli takie 95% wyprostu ramion do góry i maksymalne zejście w dół. Tempo jest bardzo ważne. Klatka piersiowa jest bardzo dynamicznym mięśniem. Lubi przyspieszony ruch, który powoduje skurcz mięśni, czyli w tym przypadku wyciskanie, i wolniejszy, kontrolowany na dół. Pamiętamy cały czas o wydechu. I tak jak wspomniałem, 8 do 12 powtórzeń, chyba że dopiero naprawdę początkujecie, no to z 15 polecam mniejszym ciężarem nauczyć się motoryki ruchu, żeby ramiona nie latały gdzieś na boki. Po ostatnim ruchu rozciągam klatkę piersiową, przytrzymuję na dole. W trakcie powtórzeń raczej nie robię żadnych pauz, ani na górze, ani na dole. No. To tyle, jeżeli chodzi o samo wyciskanie. Teraz odstawiam kulturalnie hantle na miejsce. Pamiętajcie, że to też część ćwiczenia i zawsze trzeba po sobie sprzątać na siłowni. Voilà.
Wygląd, kształt i wielkość naszych mięśni w dużym stopniu zależy od naszej genetyki. I tak naprawdę tylko w minimalnym stopniu jesteśmy w stanie kształtować ją samym treningiem. Dlatego też proponuję Wam wykonywanie tych podstawowych ćwiczeń i na nich się skupianie, a dopiero w późniejszym czasie, jeżeli ta masa mięśniowa już się zaczyna kształtować i my widzimy, czy na przykład środek klatki czy dół jest delikatnie słabszy, to wtedy dopiero kierujemy te ćwiczenia właśnie na te nasze najsłabsze części. Klatka piersiowa jest grupą mięśniową, która lubi duże ciężary i mniejszą liczbę powtórzeń. Oczywiście, jeżeli już przejdziecie przez ten pierwszy etap, gdzie nauczycie się kontrolować sztangę i hantle w trakcie ćwiczeń, dopiero zmniejszacie liczbę powtórzeń w ćwiczeniach, a zwiększacie sobie ciężar. I właśnie najlepszym takim ćwiczeniem będzie chociażby wyciskanie na skosie w górę, skosie w dół czy ławce płaskiej ze sztangą. Tutaj można działać w zakresie od 5 do 10 ruchów, gdzie te ostatnie ruchy na przykład będą już pomagane z asekuracją. Ja oczywiście uwielbiam najbardziej skos górny, ale to wszystko wychodzi dopiero z czasem, kiedy nasza klatka piersiowa się rozwija. Wtedy dopiero widzimy, które części klatki piersiowej powinny być atakowane najczęściej. W moim przypadku mocno rozwinięty jest dół klatki piersiowej, zapewne od pompek na poręczach, albo po prostu tak podyktowany został genetycznie. Więc częściej wykonuję teraz wyciskanie na skosie w górę ze sztangą, ponieważ zależy mi bardziej na kształtowaniu górnej części klatki piersiowej. Czyli musimy częściej robić tę część klatki piersiowej, która jest u nas słabsza. To chyba logiczne, ale mimo wszystko lepiej o tym wspomnieć. Jestem zwolennikiem pełnego zakresu ruchu i dbania o to, aby nasze mięśnie były w pełni rozciągnięte. Zauważyłem, że osoby poprzykurczane, na przykład takie, które mają wysunięte barki do przodu, wady postawy, mają dużo większe problemy z rozwojem klatki piersiowej. Zatem pamiętajcie, zawsze wykonujcie ruch w pełnym zakresie ruchu i zawsze rozciągajcie mięśnie maksymalnie tyle, ile możecie w trakcie trwania ćwiczenia. I tutaj nasuwa się od razu takie ćwiczenie jak rozpiętki, które służy maksymalnemu rozciąganiu klatki piersiowej i potem ściąganiu do środka. Można by powiedzieć, że jest to ćwiczenie izolowane, ponieważ wykonuje się ruch tylko w jednym stawie, stawie barkowym, ale ja osobiście uważam, że ono pasuje do treningu typu FBW. I przy okazji chciałbym omówić właśnie rozpiętki. Idę po odpowiedni ciężar i zaraz do Was wracam. 5 kg to będzie odpowiedni nominał, aby pokazać Wam to ćwiczenie i chciałbym przy okazji nakreślić, że nigdy nie stosujemy dużego ciężaru na rozpiętkach. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile procentowo w stosunku do wyciskania powinniśmy dobierać, ale trzeba brać taki ciężar, który nie spowoduje u nas kontuzji i taki, którym możemy wykonać pełny ruch. Co mam na myśli, mówiąc pełny ruch? Już Wam pokazuję. Ustawiamy się tak samo jak do wyciskania, z tym, że teraz nie będziemy obracali hantli na jedną linię i będziemy trzymali tylko delikatnie zgięte łokcie. Klatka piersiowa oczywiście wypchnięta do góry, łopatki ściągnięte, pozycja zablokowana. Nabieram powietrze na dół i rozciągam maksymalnie tyle, ile mogę klatkę piersiową, trzymając łokcie, i to jest bardzo ważne, obrócone do podłogi. Nie tak, to bardzo istotne, tylko tak. Osoby poprzykurczane mają niesamowity problem z tym ruchem i niestety ich łokcie kierują się tam, gdzieś w stronę nóg, a nie do podłogi. Jeżeli nie jesteście w stanie wykonać takiego pełnego ruchu, to po prostu zróbcie nieco krótszy. Ale to bardzo ważne, aby ten łokieć był zwrócony maksymalnie do zewnątrz. Opuszczam hantle, nabieram powietrze, pozwalam rozciągnąć się mojej klatce maksymalnie i szybkim, dynamicznym ruchem wykonuję ruch do góry, ale nie do pionu, tylko troszeczkę przed pionem, zatrzymuję, ponownie opuszczam. Wydech góra. I wdech na dół. 2 do 3 razy wolniej. I znowu dynamicznie góra. Cały czas łokcie są odwrócone tak samo, czyli ramiona tak naprawdę są zablokowane, jedynie w stawie barkowym pozwalam się im poruszać. Bardzo mocno wypycham przy tym klatkę piersiową. Jeżeli po kilku powtórzeniach czuję, że mogę pogłębić ruch i zejść jeszcze niżej hantlami, pozwalam sobie na to. Oczywiście nie robię zatrzymań, ja zatrzymywałem hantle tylko po to, aby Wam to wytłumaczyć i pokazać, a my wykonujemy cały czas ruchy w umiarkowanym tempie. Szybszym do góry, wolniejszym na dół. Do góry i tutaj kończę. Opuszczając na klatkę, mogę się podnieść. Powtarzam się kilkukrotnie o tych samych kwestiach, ale zauważyłem, że po prostu ludzie mają z tym ogromne problemy. Mimo że doskonale wiedzą, to ciągle zapominają. Tak samo jak zapominają sprzątać po sobie ciężar. Wykonując rozpiętki, oczywiście lepiej stawiać na większą liczbę powtórzeń, minimum 10, możemy celować w kierunku nawet 20 i to mówię już nawet dla osób, które są bardziej zaawansowane. Czyli nie traktujemy tego ćwiczenia jako siłowe, jako gdzieś, gdzie musimy dążyć do dużego ciężaru, tylko jako takie, które nam uzupełnia trening siłowy.
I tu przy okazji, jeżeli na przykład w poniedziałek wykonaliśmy wyciskanie, to w środę możemy wykonać rozpiętki, a w piątek znowu wyciskanie. Będzie to idealna opcja dla osób trenujących full body work i osób oczywiście początkujących. Podsumowując, pamiętajcie, że łopatki w trakcie jakiegokolwiek ćwiczenia na klatkę piersiową muszą być ściągnięte praktycznie na maksa. Barki wbite w ławeczkę albo przynajmniej cofnięte do tyłu na maksa i zawsze wykonujemy pełny zakres ruchu, rozciągając na maksa mięśnie klatki piersiowej. A jeżeli chodzi o sam trening, to nie przetrenowujcie klatki piersiowej, to jest taki sam mięsień jak każdy inny. Nie jest to mięsień wytrzymałościowy jak łydka czy przedramię, żeby je katować po 15 ćwiczeń tygodniowo. 3, 4, maksymalnie 5 ćwiczeń w tygodniu w zupełności wystarczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To już wszystko, co przygotowałem w tym materiale. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was cenne, a Wasza klata piersiowa urośnie na tyle, ile będziecie chcieli. Pozdrawiam Was ciepło i zapraszam do pozostałych moich materiałów. Trzymajcie się.